Myślę, że w zasadzie jest to trochę podobny świat. To znaczy dorośli, którzy funkcjonują w pipi, grają dorosłych. A to, co pipi z nimi robi, to najpierw wydobywa demony, czyli to, kiedy się złościmy, że ktoś nam rozwala nasz ułożony światek, a potem próbujemy od nowa go sobie budować. Wtedy jesteśmy jak dzieci. W związku z tym myślę, że ten spektakl jest nie tylko dla dzieci. Dzieci znajdą tutaj mnóstwo atrakcji, rozrywek, ładnej muzyki, świetnych gagów. Będzie bardzo kolorowo i wesoło, ale to, co powiedziałem na początku, czym się będzie różnił ten spektakl od zwykłej takiej bajki dla dzieci, to, że będzie można prześledzić właściwie historię każdej postaci, nawet tych epizodycznych. Te postaci mają swoją historię. Opowiadał jakiś osobny temat, który jest wariacją odnośnie głównego tematu. Mamy mamę, która wychowuje dzieci bardzo ostro i uczy się tego, jak być fajną mamą. Mamy nauczycielkę, która ma swój porządek w szkole i Pipi ją uczy, że z dzieckiem też trzeba rozmawiać. W związku z czym to są tematy bardziej dla dorosłych, ale też one nie są obce dzieciom. Znaczy, jeśli dziecko chodzi do szkoły, to zrozumie, o czym ta scena jest, a dorosły też swoje z tego wyciągnie.